tak się złożyło, że kiedy wylądowałem na Śląsku, tak jak powiedziałem, mając w kieszeniach 13, w kieszeni po zapłaceniu biletu i znalezieniu się w Katowicach, to miałem 13 zł. 13 zł odpowiadało to zupie pomidorowej, kotlet mielony z buraczkami, już nie starczało na kompot. No i znalazłem się na tej inwestycji życiowej socjalizmu. Dzisiaj to się nazywa Huta Katowice, kiedyś to się miała nazywać Huta Breźniew. No i muszę powiedzieć, że no tak jak powiedziałem, pracowałem tam w przedsiębiorstwie, gdzie trzeba powiedzieć, dzisiaj gospodarka rynkowa, a w porównaniu z gospodarką socjalistyczną, ręcznie sterowaną, to dla młodego pokolenia muszę parę przykładów dać. Na przykład zalano fundamenty, ale zapomniał ktoś spycharki tam wyciągnąć. No nie? I spycharka nie da rady wyjechać. No to towarzysze podjęli decyzję, że betonem to zalewają. Czy to koparka, czy spycharka, takich parę urządzeń, ale to jest wszystko nic. Nie będę tu ujawniał nazwisk, bo nigdy kapusiem nie byłem, ale znam parę osób, które, no nie, na Hucie Katowice dorobiły się majątku. Na przykład kierowcy jeżdżąc, a ja byłem w tej grupie zawodowej, jeżdżąc na przykład musieli wypisywać karty drogowe. I wypisywało się to w zależności, kto miał jaką wenę twórczą. Także paliwo, które było mało słabo dostępne, to tak śmiem domniemywać, że w ciągu dnia, jak nie było zbytu i ktoś nie kupił, to kilkanaście, że tak powiem, zbiorników paliwa to wylewane były w ziemię, no bo trzeba było jakoś to tak zwane kręcenie licznika, co dzisiaj jest nie do pomyślenia, bo są tachometry inne, ale to było Eldorado dla, że tak powiem, ta Huta Katowice, gdyby ktoś chciał taki rzetelny dzisiaj rachunek postawić, to takie przy tych kosztach, które były poniesione, to śmiem domniemywać, że co najmniej dwie Huty Katowice wystanęły, bo reszta poszła w błoto. Tak jak powiedziałem, ręczne sterowanie. W ten czas początkowo mieszkałem na hotelach pracowniczych i to byłem taki dziwny facet, bo tak, ani nie piłem, ani nie kradłem, no nie. W pewnym momencie to mi wprost powiedzieli, słuchaj, jak nie umiesz się zachowywać, no nie, to ty idź się, za przeproszeniem, wysraj w krzaki, a my już tam zadbamy. No i akurat zostawało tyle w zbiorniku paliwa, żebym mógł podjechać pod stację paliw i zatankować. To, że nie piłem alkoholu, to też byłem jakiś... To w ten czas w Dąbrowie Górniczej takie krążyło hasło, jak poznać wulca? Szwed, beretka i coś jeszcze, oto wulca, etykietka, coś tam, ale to wiadomo, z całej Polski różni ludzie się zjechali.